Czy trzecia część przygód Czkawki i Szczerbatka sprawi, że seria Jak wytresować smoka będzie jedną z najlepszych trylogii XXI wieku? Zaczynamy oczywiście bez spoilerów. Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos, a to jest mój szczerbatek, czyli kot Dante, który bardzo nie chce niestety wystąpić. Witam na kanale Popcorn Nerd. Jeśli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że dwie poprzednie części serii Jak wytresować smoka uważam za absolutne arcydzieła. Nie tylko jako filmy animowane, ale doskonałe, angażujące kino z fenomenalnymi scenariuszami obliczonymi emocjonalnie co do minuty. I w końcu, po latach przesuwania premiery w finałowej części trylogii, również wyreżyserowanej przez Dina DiBlois, Czkawka jako nowy Wurzberg, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu ludowi i smokom, musi podjąć bardzo trudne decyzje i zmierzyć się z Grimmelem, łowcą odpowiedzialnym za wygnięcie nocnych furii, podczas gdy Szczerbatek walczy o serce pięknej białej smoczycy. Jak pamiętacie, druga część serii Jak wytresować smoka zakończyła się w bardzo emocjonujący sposób i stworzenie kontynuacji dorównującej nie tylko rozmachem, ale także skalą emocjonalną, równocześnie zapewniając satysfakcjonujący finał trylogii, było moim zdaniem nie lada zadaniem. I czy się to udało? Pod wieloma względami owszem, mam jednak bardzo konkretne uwagi odnośnie pewnych decyzji artystycznych. Od razu uprzedzam, wynikają one przede wszystkim z tego, że jestem ogromnym fanem serii, ale po kolei. Najnowsza część, zresztą jak cała seria Jak wytresować smoka, w bardzo dojrzały sposób podchodzą do historii, skupiając się na konfliktach wewnętrznych bohatera, ściśle powiązanych z akcją i światem zewnętrznym. W taki sposób, że nie mamy wrażenia, że którykolwiek element fabuły bądź zwrot akcji potraktowane są instrumentalnie, tylko po to, żeby popchnąć fabułę do przodu. Dzięki czemu fabuła i poszczególne relacje rozwijają się naturalnym tempem i są angażujące emocjonalnie od początku do końca. Podoba mi się to, że reżyser z niczym się nie spieszy i pozwala, aby poszczególne sceny i wątki odpowiednio wybrzmiały, wykorzystując maksymalnie ich potencjał komiczny czy emocjonalny. A biorąc pod uwagę, że film ukazał się dzień po walentynkach, to wiele osób będzie po prostu potwornie zauroczonych relacją pomiędzy Szczerbatkiem a Białą Furią. Szczególnie, że całkowicie pozbawiona słów sekwencja zalotów jest autentycznie przezabawna, pokazując potęgę animacji jako nośnika emocji i historii. Podobało mi się także to, że każda z postaci drugoplanowych, mimo ograniczonej obecności na ekranie, ma okazję zabłysnąć w prostych, ale bardzo dobrze poprowadzonych i zabawnych wątkach. I oczywiście, jeśli jesteście miłośnikami Szczerbatka i jego kociego zachowania, to po raz kolejny nie da się być nim rozczarowany, po prostu jest przecudowny. Muszę jednak być z wami szczery, ta seria znaczy dla mnie bardzo wiele i chciałbym poruszyć parę kwestii, które w żadnym wypadku nie są wadami, ale pod pewnymi względami pozostawiły niedosyt. Po pierwsze, jest to najkrótszy film w całej serii, a ponieważ poprzednie części trwały wszystkie ponad 2 godziny, nie sposób odnieść wrażenia, że w porównaniu z nimi ta historia jest bardzo prosta. Nie zrozumcie mnie źle. Więcej nie zawsze oznacza lepiej. Szczególnie główny dylemat Czkawki poprowadzony jest bardzo dobrze. Po prostu w porównaniu z poprzednimi filmami jest to historia o zdecydowanie najmniejszej skali. Zarówno pod kątem rozmachu, stawki, o którą toczy się gra, a także ciężaru emocjonalnego. Wydaje mi się, że główną przyczyną jest to, że poprzednie części mimo doskonałego przyjęcia nie przyniosły oczekiwanych przychodów. Bardzo wielu rodziców zwracało uwagę także na to, że jak na film animowany historia porusza bardzo trudne kwestie. I faktycznie po wyjściu z kina z drugiej części do końca dnia praktycznie nie byłem w stanie wykrzesać z siebie ani słowa, bo byłem tak poruszony. Ze wszystkich części finałowa odsłona kosztowała najmniej, a krótszy film oznacza więcej seansów w ciągu jednego dnia i minimalizację ryzyka finansowego. Ale nie idźmy tutaj do daleko idących wniosków, takich jak chciwość! Tak jak wspomniałem, historia w filmie stanowi satysfakcjonującą konkluzję, ale wydaje mi się, że seria i ci bohaterowie zasługiwali na to, żeby dojść do tego samego punktu w bardziej poruszający sposób, zarówno pod kątem rozmachu, jak i emocjonalnym. Świat przedstawiony na ekranie jest oczywiście bardzo ładny, tym bardziej, że po raz kolejny konsultantem wizualnym był Roger Deakins. I szczególne wrażenie robi tytułowy ukryty świat, a także podniebny lot w trakcie burzy. I naprawdę żałuję, że tak jak druga część, trzecia nie jest również pokazywana w kinach IMAX, ponieważ byłoby to doskonałe doświadczenie kinowe. Ale żadna z sekwencji nie dorównuje skalą i stawką, o którą toczy się gra trzecim aktom poprzednich filmów. I moim zdaniem przyczyną jest Grimmel, czyli nowy antagonista filmu. Ma wystarczającą ilość charakteru i stanowi na tyle poważne wyzwanie, korespondujące z rozwojem bohatera, aby być interesujący. Aczkolwiek nie trudno odnieść wrażenie, że jest to najmniej złożony i niebezpieczny przeciwnik w całej serii. Także biorąc pod uwagę Alvina, Dagura i Vigo z serialowych Midquelli. I naprawdę nie mogę zrozumieć decyzji o rezygnacji z powrotu Drago, czyli antagonisty z poprzedniej części. Biorąc pod uwagę to, co się stało w Jak wytresować Smoka 2, sama jego obecność podniosłaby stawkę emocjonalną dla wszystkich bohaterów. Tym bardziej, że Grimmel i Drago wykorzystują smoki w bardzo podobny sposób i nie trudno sobie wyobrazić ich po prostu zamianę. Co ciekawe, Dindy Blois od samego
samego początku planował powrót Drago, a nawet wątek odkupienia dla tej postaci. Co wydaje mi się, że byłoby naprawdę ciekawe i poruszające zarówno dla nas jako widzów, jak i samego Czkawki. Ale wyobraźcie sobie, że za decyzję o usunięciu tego bohatera odpowiada Steven Spielberg, który zwrócił uwagę, że ten wątek i jego konsekwencje dla wszystkich bohaterów zajęłyby za dużo czasu ekranowego. No, dzięki Steven. Żałuję także, że nie rozwinięto relacji Czkawki i jego matki. A przecież zakończenie poprzedniej części postawiło ich w zupełnie nowej dla nich sytuacji, a także otworzyło potencjał eksploracji ich wątku. A zamiast tego walka fabularnie jest bardziej powiązana z Astrid, której wątek również trochę mnie rozczarował. Bo biorąc pod uwagę, jak silny charakter ma ta postać, żałowałem, że momentami została sprowadzona jedynie do wsparcia moralnego dla Czkawki. Bez jakiegoś większego ciężaru emocjonalnego i autonomicznego rozwoju tej postaci bądź konfliktu, który moim zdaniem bardzo by tutaj się przydał. Tym bardziej, że z perspektywy relacji jej i Czkawki film rozpoczyna się tak naprawdę w bardzo ciekawym momencie. Powtarzam, nie zrozumcie mnie źle. Wszystko, co powiedziałem do tej pory, nie zmienia faktu, że Jak wytresować Smoka 3 jest bardzo dobrym filmem. Uważam, że filmy powinny oglądać się bez oczekiwań, ale biorąc pod uwagę, że ich odbiór jest czysto subiektywny, przyznaję się bez bicia. Ta seria jest jedną z najważniejszych w moim życiu i choć oglądając film bawiłem się bardzo dobrze, byłem zaangażowany emocjonalnie, śmiałem się i kilkukrotnie wzruszyłem, po prostu poprzednie filmy postawiły poprzeczkę tak niesamowicie wysoko, że miałem nadzieję na odrobinę więcej. Ale wydaje mi się, że jak niebawem obejrzę film po raz drugi, to będzie mi łatwiej docenić go za to, czym jest, a póki co otrzymuje ode mnie duży popcorn. Dzięki serdecznie za oglądanie, polubienie oraz udostępnienie tej recenzji. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!